Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod Autor umieścił akcję w średniowiecznych realiach, aby zamaskować przed cenzurą patriotyczne przesłanie. W przedmowie Mickiewicz przedstawił stosunki litewsko-krzyżackie w XIV wieku, aby czytelnik mógł w pełni odczytać znaczenie utworu. Wstęp do utworu jest poetyckim opisem niemna jako symbolicznej granicy dwóch politycznie, kulturowo i obyczajowo odrębnych światów oraz zapowiedzią wojny mającej się rozpocząć między krzyżakami a Litwinami. Obiór opowiada o wyborze wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego. Do Malborka, zjeżdżają się komturowie, by wyłonić spośród siebie nowego zwierzchnika. Najbardziej cenionym kandydatem jest Konrad Wallenrod. Cudzoziemiec, który podczas walk zyskał sobie ogromną sławę. W tej części utworu zamieszczona jest także krótka charakterystyka bohatera. Jego zaletami są odwaga, waleczność i męstwo. Wadrom Konrada jest w opinii komturów skłonność do picia alkoholu. Bohater jest z natury samotnikiem. Jedynym jego przyjacielem jest stary mnich Halban. W roku 1231... Krzyżacy rozpoczęli walkę z narodem litewskim, a całkowicie podbili go dwa lata później. Akcja Konrada Wallenroda rozpoczyna się w roku 1391, kiedy wybrano Konrada na wielkiego mistrza zakonu. Ale zanim dokonano tego wyboru, Krzyżacy długo zastanawiali się nad decyzją, ponieważ przypominali sobie fakty, jak pojawił się on w zakonie jako nieznajomy cudzoziemiec który jednak wsowił się w licznych walkach i młody wiek poświęcił służbie zakonowi mówili też o jego powściągliwości i milczącym sposobie bycia że ożywiał się tylko kiedy słyszał o krucjatach i litwie z nikim nie chciał się zaprzyjaźnić unikał towarzystwa jego jedynym przyjacielem którego obdarzył zaufanie, był halban pełniący rolę jego spowiednika i powiernika krzyżacy aby nie popełnić błędu odprawiali nieszpory i modlili się do Ducha Świętego o światły rozum przy wyborze. Po jednej z mszy wyszli na spacer i wtedy usłyszeli głos kobiety zamkniętej w wieży, wymawiającej imię Konrada. Halban zasugerował im, że to wyroki niebios i powinni niezwłocznie dokonać wyboru Konrada na mistrza. Krzyżacy triumfalnie się zgodzili z Wajdelotą, a Halban, gdy oddali się od nich, zanucił pieśń, w której treści znalazła się historia miłości Litwinki, do młodzieńca, który jest dla niej obcy, a który stanie się przyczyną jej cierpień. Tymczasem Konrad Walenrod złożył przysięgę na krzyż i miecz, że będzie budował potęgę zakonu. Krzyżacy pokładali w nim wielkie nadzieje, wierzyli, że szybko, pod jego wodzą, uporają się z Litwą. Ich nadzieje okazały się jednak płonne, bo płynął rok, a Konrad Walenrod nie podejmował żadnych działań wojennych. Nie podobało się zakonnym braciom to, że narzucał im posty i pokuty, karał za najdrobniejsze przewinienia. Zauważyli też, że Konrad jest jakiś dziwny, wychodzi na spacery nocą i często, co było widać po jego gestykulacji, prowadzi rozmowy z pustelnicą zamkniętą w wieży. Konrad rzeczywiście nocami rozmawiał z pustelnicą, gdyż była ona jego żoną. Aldona wyrzucała Konradowi, że zmącił jej spokój i szczęśliwy byt na dworze ojca. Zaszczepił w niej tęsknotę za lepszym światem, a potem porzucił w najszczęśliwszych dniach ich wspólnego życia. Konrad tłumaczył jej, że niepotrzebnie podjęła takie cierpienie, bo przecież mogła zostać w klasztorze i prowadzić życie zakonnicy służącej Bogu. Kobieta zaprzeczała jednak. Mówiąc, że przez wzgląd na wielką miłość do męża nie mogła oddać się w posługę Bogu. Konrad nie był jednak zadowolony z jej wyjaśnień, bo kiedy mógł już powziąć zamiar zemsty na wrogu, to świadomość obecności Aldony i jej cierpienia wytrącała go z równowagi. Odwlekał walkę, by chociaż jeszcze jeden dzień móc porozmawiać z żoną. Z boleścią w sercu musiał wrócić do zamku z okazji święta patrona rycerzy świętego Jerzego. Przyjął na uczcie rycerzy krzyżackich, a także księdzia Witolda, który zawiązał sojusz z krzyżakami przeciwko Litwie. Walenrod zachęcał wszystkich do dobrej zabawy, do wesołości i śpiewów. Śpiewacy różnej narodowości śpiewali pieśni o pobożności i męstwie Walenroda, ale on słuchał tych pieśni z wyraźnym znudzeniem. Ożywił się nieco, gdy o możliwość pieśni poprosił stary Wajdelota. Niemcy nie chcieli zgodzić się, ale Valenrod przekonał ich, że stare litewskie piosenki mogą być bardzo interesujące. W pieśni Halbana znalazły się informacje z przeszłości Litwy. Podkreślał on znaczenie ludowości w życiu narodu, ale nagle zmienił ton, bo uznał, że nie ma potrzeby wskrzeszania dawnych dziejów, skoro istnieje obecnie człowiek, od którego powinni się uczyć wszyscy Litwini. Przedstawił w swej opowieści losy Konrada Wallenroda. Jako mały chłopiec Konrad został porywany przez Krzyżaków. Otrzymał od nich godne życie i wykształcenie. Wkrótce zapoznał się ze swym rodakiem, starszym halbanem. Ten opowiadał chłopcu o ojczyźnie i Konrad przysiągł za wszelką cenę zemścić się na zakonie. Gdy dorósł podczas bitwy, samowolnie poddał się wraz z halbanem wojskom litewskim. Wrócił do ojczyzny i pojął za żonę Aldonę. Nie zapomniał jednak o przysiędze zemsty, dlatego postanowił wrócić do zakonu. Aldona z rozpaczy uciekła do klasztoru, nie mogąc jednak znieść z rozłąki z mężem, pojechała w ślad za nim i od tamtej pory żyje w wieży jako pustelnica. Po skończeniu piosenki rozległ się szmer na sali. Wszyscy zastanawiali się, kim jest ów wspaniały Alf i jakich wielkich czynów dokonał. Konrad nakazał staremu przyjacielowi, by dokończył historię Alfa, a gdy ten się wzbraniał, Konrad wziął od niego lutnię i zaśpiewał balladę o historii Almanzora, wodza Maurów, który, nie mogąc pokonać Hiszpanów w walce otwartej, pokonał ich podstępem, zarażając wszystkie oddziały dżumą. Ballada wywołała poruszenie i szereg domysłów, ale sprawę zdrady Almanzora przesłoniła perspektywa zbliżającej się wojny z Litwą. Kiedy wojna wybuchła, Konrad Walenrod prowadził walkę nieudolnie. Krzyżacy umierali z głodu, ich szeregi dziesiątkowały zuchwałe zasadzki i napaści Litwinów. Tymczasem Konrad zabawiał się na polowaniach albo zamykał się w namiocie i nie chciał słuchać żadnych doradców. W decydującym starciu, wielki mistrz uciekł z pola bitwy, pozostawiając rycerzy samych sobie. Litwini wygrali tę wojnę, a krzyżacy ponieśli druzgocącą klęskę w końcu domyślili się, kto naprawdę jest winien ich porażce, zaczęli kojarzyć pewne fakty z przeszłości Valenroda i doszli do wniosku, że należy skazać go na śmierć. Konrad zorientował się, że oni już wszystko wiedzą, że to koniec jego zakonnej kariery, więc poszedł porozmawiać z Aldoną, poinformował ją, że dokonał zaplanowanej zemsty i że krzyżacy przez sto następnych lat nie odbudują swej potęgi błagał Aldonę, by razem uciekli do rodzinnej Litwy. Jednak kobieta nie zgodziła się, chciała by zachowali w pamięci swój obraz, jako młodych, zakochanych i szczęśliwych. Konrad powiedział jej, że jeśli zauważy, iż w jego pokoju zgaśnie lampa, to będzie oznaczało, że już być może nigdy do niej nie przyjdzie. W Strzelnicy rozmawiał z Halbanem i nagle usłyszał zbliżających się krzyżaków. Sięgnął więc po kielich z trucizną i wypił. Po czym podał kielich Halbanowi, jednak Wajdelota nie wypił trucizny, chciał przeżyć, aby opowiedzieć Litwinom o czynach ich wielkiego rodaka. Konrad upadając strącił z okna lampę, która zgasła. W tym samym czasie rozległ się przeraźliwy krzyk zwierzy. To Aldonie, z rozpaczy, po śmierci męża, pękło serce. Jeżeli ci się podobało, Zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com ukośnik A plus nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila gmail.com